Witam wszystkich. Dzisiaj krótka relacja z trasy. Rzadko kiedy już je robię. Jeżeli chodzi o zakup i sprzedaż jakiegoś sprzętu. Tutaj tak jak widzicie, Syrenka 104. Bardzo, bardzo, bardzo kiepski stan, żeby była jasność. Ja mam tego pełną świadomość. W tej chwili jedzie już do klienta. Tak to wygląda, nieciekawie. Błotniki wszystkie plastikowe, bardzo dużo rdzy. W zasadzie, powiedzmy sobie szczerze, pozostałości po Syrenie 104, a nie 104. Także coś tam jeszcze można z niej wykrzesać, jakieś pojedyncze rzeczy, ale czy to będzie samochód, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jeszcze raz nie wiem, co klient ma na myśli, kupując ją. No nie mam pojęcia, bo nie rozpytuję. Tak? W tej chwili jadę do województwa pomorskiego, zawieźć to. Tak to wygląda. Bardzo źle. Mnogo rdzy. W zasadzie taka strukturalna rdza. Wszędzie obecna. Tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o jakiś odzysk albo o elementy, które można ewentualnie jeszcze naprawić, no jest ich niewiele, no niewiele. Silnik jest, czynia biegów jest, napęd jest, także pod maską nie będę w tej chwili otwierał, bo tak jak widzicie, jest poza, wszystko mam pozapinane, ale cała reszta jest no mocno zdemolowana, tak? Nie dosyć, że zdemolowana, to jeszcze destrukcja w postaci rdzy, także to daje taki komplet, jeżeli chodzi o obraz całego tego pojazdu. To się rozlatuje, można powiedzieć, na oczach, bo te błotniki to jeszcze się trzymały, jak wyjeżdżałem. Spiąłem pasem, trochę potrzęsło podczas drogi i tak jak widzicie, że to wszystko już opadło. Także to się po prostu no, rozlatuje, całkowicie rozlatuje. Kierownica jakaś od dużego Fiata. Biegi przerobione, no bo to jest 104, czyli powinna mieć biegi oczywiście, że w kierownicy. Ten samochód już nie istnieje. To są zarysy tylko i wyłącznie samochodu, nic poza tym. Absolutnie nic poza tym. Tak to wygląda. W tle knajpa. Nazwy nie pamiętam, chociaż zobaczymy na paragonie, co oni tu mają napisane. Barbet. Barbet, a miejscowość? Co to za miejscowość? Koronowo. To jest na trasie, której jadę. Ogólnie nie polecam, nie będę komentował. Byłem, zjadłem, wypiłem. Nie. Nie, zdecydowanie nie. Nie ma co za bardzo tu Wam pokazywać. No chciałbym pokazać coś bardziej ambitnego, coś bardziej konkretnego, ale tak jak widzicie, tu nie ma co pokazywać. To jest, jeżeli chodzi o samochody, jakie ja posiadałem w całej swojej kadencji, a miałem ich sporo, dużo takich starych, to jest jeden z gorszych stanów. No były może jakieś Z2, chociaż nie, nawet pomimo, że były bardziej rozebrane, bardziej była jakaś tam destrukcja, to nie były tak zniszczone w swojej strukturze, jak ta Syrenka. Chyba numer jeden, jeżeli chodzi o zniszczenia, o destrukcję i o nieprzydatność w jakimś tam sensie do nawet renowacji, żeby była jasność. Według mnie nie ma przydatności w tej maszynie. To jest, tak jak powiedziałem, no może coś tam można wykrzesać w formie jeszcze pojedynczych części, ale nic poza tym. Też niewiele. Bardzo, bardzo niewiele. No samo to, że butniki ma wszystkie plastikowe do śmietnika. Maska, tak jak widzicie, do śmietnika. Drzwi może po jakiejś dłuższej rzeźbie, po mocniejszym przyłożeniu się coś jeszcze dałoby się z nich zrobić, nie powiem. No szyby, no to tam oczywiście można wyciągnąć, użyć, ale szyby to nie jest jakiś towar, nie wiadomo jak deficytowy. Rama, możliwe, że do odzyskania, że jeszcze nie będzie zgnita w takim stopniu, żeby jej się nie dało odzyskać. Tylna klapa według mnie też nie do odzyskania, bo pod spodem jest mocno zgnita, tylny pas jest zgnity. Dach, tak jak widzicie, cała ta struktura tutaj na słupkach, to jest też już mocno zgnite. Widzicie to? Tutaj prawdopodobnie nawet chyba było coś robione, tak mi się wydaje. Tu zobaczcie w narożnikach, widzicie narożniki tej Syrenki tam na słupkach. No to jest praktycznie oderwane. Mocniej by to pociągnąć ten dach, to podejrzewam, żeby się wyrwał. No tutaj to nie ma też za bardzo jakichś tam elementów, oprócz szyldu 104, który według mnie jest najwięcej warty z tego całego wnętrza, bo cała reszta to jest wypisz, wymaluj 105 z jeszcze jakimiś elementami, tak jak widzicie, dużego Fiata i nie wiadomo czego.
Drzwi prawe, tak jak też powiedziałem, jeżeli ktoś jeszcze to poszycie jest w stanie uratować, to może te drzwi są do uratowania, owszem. Pod maską, jak powiedziałem, silnik, no to silnik zawsze można wyremontować, coś z niego zrobić, skrzynia biegów. Niewiele, niewiele, moi drodzy. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Taka dzisiaj szybka, krótka piłka, jeżeli chodzi o ciekawostkę motoryzacyjną. Mamy kwiecień 2023 roku. Rzadko już ogólnie rzecz biorąc w trasy jeżdżę. Jeżdżę jeszcze oczywiście, ale no różnie to bywa. Na powrocie jadę do pana, też może znam jakąś relację, kupić jakieś, zadeklarował się, że ma dużo części, jakieś samochody. Zobaczymy, co z tego będzie. Ujechałem, nie wiem, może 20 km i w lusterku widzę, także byłem zmuszony się zatrzymać, bo zaraz to się po prostu podczas drogi, tak jak widzicie, rozpadnie. Muszę jeszcze dodatkowo dołożyć pasów. No widzę, jak ona mi się rozlatuje, no co wam powiem tutaj. Widzę, jak mi się rozlatuje. Zaraz tutaj upnę jakiegoś pasa w tym miejscu. Ten też się przesuwa. No wiadomo, jak błotniki pracują, to i pas też się obsuwa, także za chwilę jakoś muszę to wzmocnić, no bo tutaj to zaraz będzie dramat. Znaczy, to już jest dramat, ale nie chcę pogłębiać sprawy, a tym bardziej nie chciałbym, żeby coś się oderwało i może jakąś krzywdę komuś zrobiło. Także upinam i jadę dalej. No w sumie mogę podsumować mój cały wyjazd, tak? Czyli w tamtą stronę od domu wywiozłem syrenkę, którą transport zrobiłem w zasadzie za czyn społeczny. Dołożyłem do interesu, ale to tylko dlatego, że głównym jakby moim celem wyjazdu był jednak był dojazd do faceta, który anonsował się, że ma bardzo dużo części do starej motoryzacji, bardzo dużo, żeby była jasność, plus ewentualnie jakieś samochody. To sobie myślę tak, wezmę busa, a nie pojadę autolawetą, no bo bus, żeby coś zapakować na busa, ewentualnie na lawetę, no bo lawetę wiozłem w tamtą stronę, tą syrenkę, a z powrotem mógłbym zabrać też jakiś samochód, tak? Czyli miałem taki zestaw komplet do tego potrzebny, żeby fajnie coś, no z czymś wrócić, tak? Zajechałem do gościa, miałem, w ogóle z nim byłem umówiony na jutro, ale że dzisiaj był jeszcze cały dzień, mówię, dobra, to zajadę, dzisiaj może mnie przyjmie. Przyjął. No owszem, już zobaczyłem na dzień dobry, co tam się dzieje. No jedna wielka, powiem tak wprost, Sodoma i Gomora. Nie ma co się oszukiwać. Ja żałuję, że nie zrobiłem dużo zdjęć. Mogłem to zrobić, bo zawsze robię, ale powiem szczerze, że troszeczkę byłem już poddenerwowany, miałem dosyć tego już miejsca i chciałem jak najszybciej stamtąd jechać, bo... No zaczęliśmy chodzić, facet tam zaczął oprowadzać mniej więcej, co gdzie ma. To były takie sterty części poprzykrywane różnymi rzeczami. Taka mieszanina złomu... Trochę starego, użytkowego z totalnym złomem. Ja bym powiedział, że w dużej większości 70%, jak nie 80%, to całkowity złom. Czyli rzeczy nadające się tylko i wyłącznie do wyrzucenia. Ale one niestety przykrywały te powiedzmy rzeczy rozsądne jeszcze, które można by było wykorzystać. To, co udało się zebrać takie powierzchowne, były co najmniej 4 całkowicie zardzewiałe ramy do żaka. 4 na pewno. Bez oczywiście papierów, bez żadnych tabliczek znamionowych. Były 3 osłony do osy, popękane takie te, no wiecie, osa jak ma tą osłonę główną. Jakieś kierownice, wszystko zardzewiałe, w ogóle wszystko na dworze leżące, mocna rdza. Także z tego jeszcze mogłoby być tak, że jeszcze część odpadnie, bo jakby się wypiaskowało, to tam wyjdzie jakaś strukturalna rdza do tego. W każdym razie no, zebrał się jakiś zbiór części, mówię, dobra, to, tak zaczęliśmy przesuwać. I sobie myślę, no zapytam, ile mniej więcej on za to chce, żebym ja w ogóle rozpoznał jakby wyobraźnię tego gościa, nie? No i on mówi mi 10 tysięcy złotych. Powiem wam szczerze, no kompletnie bez sensu, no zupełnie mówię facetowi, że przyjechałem 500 kilometrów. Tak naprawdę on nie wiedział o tym, że ja przywiozłem tą syrenę, bo powtarzam, tą syrenę przywiozłem w dużym, no po kosztach, tak? Po całkowicie po kosztach. Kluczowym wyjazdem było tutaj ten. Jakbym przyjechał specjalnie
do tego faceta specjalnie, tak właśnie, bo chcę wam uświadomić, jak wyglądała, w dużej mierze wyglądała, bo to te czasy takiej intensywnej zbiórki to są już dawno, dawno za mną. Ale jak to wyglądało właśnie, że się jechało do człowieka, paliwo traciłem i niekoniecznie cokolwiek się załatwiało. Tutaj mówię, tak byłem, nawet sugerowałem mu, że przyjechałem 500 km, wiedział skąd. W dwie strony mówię 1000, mam sprzęt, no, paliwo i tak dalej. Mówię, niech chociaż, żebym ja chociaż od pana coś kupił takiego, żebym na paliwo zarobił, cokolwiek, rozumiecie? Żeby coś odzyskać. Nic, on kompletnie, on za dwa samochodziki takie miał samochodziki, jak to kiedyś te ruskie były na pedała, zdemolowane całkowicie, pokryte rdzą, całkowicie, doszczętnie. Powiedział za te dwie sztuki, naprawdę mocno zdemolowane, 2000 zł. No tam nie było czego w ogóle próbować wziąć, żeby zarobić, chociaż po dłuższym czasie, żeby coś to sprzedać. No, no kompletna wtopa, takie miejsce, on tam mówi, przyjeżdżają, biorą, nie no. Obłęd, jeszcze raz obłęd. Facet już się wbił w tą spiralę obłędu, w tym złomowisku jakby przytłoczony, bo przytłoczony strasznie tym złomem, może i tam coś pojedynczego jakieś wyciąga, sprzedaje, nie mówię, że nie, no bo przecież pewnie będzie ktoś, kto będzie potrzebował jakąś jedną część, dwie, no to przyjdzie, kupi od niego, nie zaprzeczam, ale to, co on mi powiedział, co ma i że to pójdziemy później na kilogramy, on będzie sprzedawał, a to, co teraz mi powiedział, cena, jestem zaszokowany, także widzicie, no wracam w sumie na pusto, jeszcze coś postaram się, jak wstanę gdzieś, poszukać w moich starych adresach, może jakiś gdański adres, okolice oczywiście Gdańska, może coś się trafi, nieraz tak było, ale to już tych adresów ja mam coraz mniej, tak naprawdę już praktycznie nie istnieją, dlatego tak kończy się moja wyprawa zakupowo-handlowa, no tak naprawdę z niewielką stratą na transporcie, dosłownie, jeżeli chodzi o syrenę, ale i tak jestem zadowolony, bo tak jak powiedziałem, niewielka strata na transporcie plus sprzedana syrena, tam nie, za tą syrenę to wiecie, to nie ma szans wziąć jakichś dużych pieniędzy, to jest symbolika, ale jednak macham ręką, bo mówię, to jest wpisane w to zajęcie, w ten zawód ryzyko. Także tak to dosłownie wygląda na żywo, macie obraz. Ja kilka zdjęć mam z tego miejsca, gdzie miałem to kupić. Tak cyknąłem te miejsca z tymi jego częściami. No całkowity obłęd. Także do następnego razu. Towarzyszko i towarzyszu, pamiętaj, subskrypcja kanału jest jedyną skuteczną metodą na hemoroidy i żylaki odbytu. Lepiej zapobiegać, jak leczyć. Alkohol i narkotyki wrogiem narodu.